Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Oskar, witam was ponownie w moim badziwiarskim garażu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Znaczy, garaż może nie jest i badziwiarski, bo jest w nim naprawdę fajny sprzęt, no ale za to jest w nim takie pobojowisko, że no, nikt na YouTubie takiego gnoju nie widział jeszcze, ale spoko, damy sobie radę. Słuchajcie, dzisiaj mam za zadanie przedstawić wam nową aktualizację do gry. No to może zamiast biadolić, przedłużać i was trzymać w niepewności, pokażmy, co wprowadzili. No i tak oto, moi widzowie, znajdujemy się, słuchajcie, w salonie. Co jest w salonie? Ostatni samochód na liście, czyli Toyota AE86 Sprint Trueno. Tak jest, dokładnie, mamy Toyotkę z Tofu Delivery w tej grze. Kurde bele. Kolejny samochód dodali, no oczywiście, że go kupuję, no proste, no przecież trzeba go przygotować do driftu. On musi jeździć bokiem i w następnym odcinku robimy w nim 1000 koni. No halo, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Jeżeli chcecie, żeby ten projekt Trueno, projekt Tofu Delivery się skończył, to nawet naklejki zrobię. No i proszę bardzo, Nissan nam się przeniósł do naszego wirtualnego garażu. Tymczasem, Borym Lasem, mamy tutaj AE86, które przygotowujemy do driftu, czyli ogołociliśmy ją ze wszystkiego praktycznie. Nie ma nawet siedzeń. Ale mamy fajne manipulatory nożne. No, dziękuję. Dziękuję za oznajmienie mi. Kolumna kierownicy, ładnie, dobra. Ej, tu mamy nawet, widzicie, przygotowanie pod hamulec ręczny hydrauliczny, no wow. Bagażnik, no oczywiście jest ogołocony całkowicie. No i dobra, mamy tutaj oczywiście body kit do zamontowania możliwy, ale w pierwszej kolejności zajmijmy się tym, na czym będzie siedziało nasze pupu. Samochód będzie biały, więc zostawmy sobie białe fotele, te są bardzo ładne, takie kurcze w kratach i perforowane pewnie, czy coś takiego, tak jak ja w Audi mam na przykład. Kierownicę, no nie damy sobie tej, a zostawmy sobie tą, to jest skóra? Tak, to jest skóra. Dajmy sobie tą, bo bardzo ładnie wygląda. Gałka wybieraka biegów. Ja mam teraz tutaj, słuchajcie, pokebola. Na sobie na chwilkę tak zamontowałem. A to dajmy sobie tutaj kostkę do gry. A co? Jeszcze tej kostki nigdzie nie montowałem. No i łapa ręcznego. Coś takiego? Nie. Coś srebrnego bym dał sobie, albo białego, jak jest. Jest! Dźwignia, proszę bardzo. A no to dajmy sobie, słuchajcie, jak klucz wyglądająca, bo to wygląda jak klucz. Oj, a co mi spadasz? Halo? Dobra. Tutaj już wszystko mamy. Tu chyba wsio. Możemy zamknąć. No i na samym starcie możemy sobie zamontować inne zderzaki. Chociaż, wiecie co, słuchajcie, bo ona ogólnie nie miała żadnego body, nie? Nie, na razie nie montujemy body, słuchajcie, wiecie? Nie montujemy body. No, silnik by się przydało zamontować tutaj w ogóle jakiś, nie? Tutaj mieliśmy chyba czterocylindrowy blok silnika, czterocylindrowy silnik, jak mi się wydaje. No, V8 i R6 to pewnie nie było. Dawajmy tu R4, proszę bardzo, a my sobie przeniesiemy to na uchwyt, proszę bardzo. Na stojak, o. No i co, robimy tutaj turbo pierwszego poziomu. Pierwszy poziom, uszczelka wyczynowa. Wyczynowa, dobra, niech będzie trzeciego poziomu, już będzie na zaś. Tutaj podstawowa, tak, podstawowo montujemy. Bo robimy sobie furkę pierwszego poziomu na razie, wiecie? Zrobię sobie furkę pierwszego poziomu, żeby nie szaleć. Wałek rozrządu, a też zwykły, niech będzie jeden i drugi. Proszę bardzo. Koło zębate, jak to? Koło zębate. O, i tutaj sobie dajmy... A, fioletowy. Jeszcze tych nie montowałem nigdzie. Dobra, proszę bardzo. Uchwyt wałka mamy zamontowany wszędzie. Teraz weźmy sobie kolektor dolotowy. Podstawowy wyczynowy to jest poziom drugi. To podstawowy w takim razie. No z konfuzorami nie chcę.
Okej. Okay. Listwę paliwową sobie damy sportową chyba. Tuning wyczynowa. O, poziom pierwszy. No i pięknie. Rura do blow-off, no bo będziemy mieli tutaj turbo. Blow-off, proszę bardzo. Będzie sutututu. A tutaj mamy turbo wylotowy, proszę bardzo. I turbinkę, turbinkę nie trzeciego poziomu, tylko weźmy sobie F-mica pierwszego poziomu, proszę bardzo. Jakiś filtr, no filterek, ten sobie dajmy, on jest taki duży, taki byczy. Lubię duże filtry, jak to brzmi w ogóle. Ja lubię duże filtry, uwaga. No dobra, pompa wody, no wiadomo, woda potrzebna rzecz. Kruciec wodny. Nie wiem, co to jest kruciec wodny, powiem wam szczerze. BMW... O, to jest ta E86. No i dobrze. Nie zauważyłem tego napisu. Obróćmy sobie w ogóle ten silnik na stojaku. Okej. Okay. Rozrusznik, bo inaczej auto nie wystartuje, wiadomo. Alternator. Termostat. No, temperatury są ważne, nie? No to termostat się przyda jak najbardziej. No i dobra. Filtr oleju, ważna rzecz. Zapomniałbym o nim. Wał korbowy podstawowy kutu to jest trzeciego poziomu. Tak, no nie będziemy zakuwać silnika. Tak, już jedną część mamy trzeciego poziomu. Mamy uszczelkę pod głowicą trzeciego poziomu, ale tutaj całej reszty nie montujemy trzeciego poziomu. Nie, ja chcę tutaj tłok. O, proszę bardzo. Nie kuty, tylko zwykły podstawowy. Proszę bardzo. Mocowanie wału również, żeby nam nie wyleciał. Oj, oj, no jeszcze dawajmy tu osłonkę, halo. O, proszę bardzo. Misa olejowa, no olej, ważna rzecz. Koło zamachowe podstawowe, czy... No nie, podstawowe, dobra, montujemy. Tutaj bardzo mało rzeczy jest z pierwszego levela. A spróbujmy sobie tarczę sprzęga sportową, wyczynową zamontować. Osłonkę tak samo. No i dobra, silnik mamy już kompletny do naszej Toyotki. Przenieś do Toyoty, proszę bardzo. Toyota motorek już ma. Ej, a osłona? Halo. Aha, bo ja tu jeszcze łańcuch rozrządu. No ta. Oj, to sobie zajrzyjmy niżej. Znaczy to tu wyżej generalnie, nie? Okej. Okay. No, pompa olejowa. Ja tu jeszcze nie wszystko zamontowałem. Dobra. No ta. No silnik był kompletny w sumie, nie? Jakby tak spojrzeć. Dobra, jeszcze w dół. Chociaż na chwilę. Ale osłony dalej nie pozwala mi zamontować. A ja tutaj już intercooler średni będę montować. Halo. O, i rurę do intercoolera. Jedną i drugą. A to sobie dajmy wyżej. Tylko kurde, nie. No i dobra, patrzmy tutaj, ja nie mam świec najpewniej. Halo? Czemu ja o nich zapomniałem w ogóle? No ba, to już wiemy dlaczego, no ta. To fajnie, nie? Dobra, na razie zwykłe nam tu wystarczą. Gość chciałby świec jechać, dobry jesteś. No, i teraz jasne wszystko jest. No i cewki zapłonowe, halo? Dobra, i teraz montujemy to, co kupiłem wcześniej, czyli osłonkę głowicy, proszę bardzo. I teraz przeniesiemy sobie tu, montujemy skrzynię. Proszę bardzo. I teraz mamy kompletny samochód, z którym możemy wyruszyć na drogi, na tor. No proszę bardzo, słuchajcie. Tuning za nami, co? Przenosimy się, nie? Jeden gracz, proszę bardzo. A, poczekajcie, jeszcze na hamownię. Parametry. Uruchomimy hamownię, uwaga. Jest dobrze. 274 konie, 314 Nm momentu obrotowego. Ciśnienie opon, dajmy sobie 1,3 bara, a z tyłu 1,9. Okej. Hamulce nie, skrzynie biegów też nie. Dobra, czyli to wsio, co mogę sobie zmienić. Tutaj moce to nie zmienia oczywiście, tylko przyczepność naszą. Także teraz możemy się wybrać. Ebisu Driftland? Nie, weźmy sobie
Ebisus Cool, bardzo fajna mapa, bez wyzwań na razie, swobodna jazda. No i zobaczmy, jak to się prowadzi. No i dobra, mamy już naszą furkę, to może sprawdzimy, jak ona jeździ, co? No bo no to jest ważne. Bez tego nie będzie można poprawnie jeździć. No, czterocylindrowy motorek, proszę bardzo. O kurde! Ej, dawno nie jeździłem w ogóle w WD21. Będzie trzeba, drodzy widzowie, postreamować, bo jeździ się zupełnie inaczej niż w Fordzie przykładowo, nie? Czekajcie, sobie zmieńmy na kamerę tą. Dobra, tylko ja nie chcę dynamicznej kamery. Ej, fajnie, przyjemnie się nim jeździ. Czuć, że samochód jest lekki. Uwaga. Trójka. I też kopie. Z trójki też kopie, idzie. No tylko wiadomo, no angle kit tutaj leży i kwiczy, nie? Bo mamy standardowe zawieszenie. No ale to w następnym filmie, jakbyśmy robili z niej jakieś 1000 koni, no to wtedy jestem w stanie zamontować, słuchajcie, inne zawieszenie. No bo tak na razie to jest spoko, ale teraz ta kierownica w porównaniu na przykład do Forzy jest mega luźna, nie? A mimo to odbija. Bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie odbija, ale jest luźna, bo ten samochód jest lekki. Ten samochód jest leciutki. Ja to czuję. Dobra, słuchajcie, weźmy się teraz za jakieś wyzwania. Proszę bardzo, zamieniamy sobie swobodną jazdę na wyzwania. No i proszę bardzo, ja jeszcze nic nie robiłem tym samochodem, no wiadomo. Przejazd numer 1, pojedynczy, okej. Dawaj, na Ebisus Cool. Skoro jest nauka, a E86, no to jest Ebisus Cool. Dawajcie, trójeczka. Teraz musi być zaliczone, no i pięknie. Dobra, cyk. Tutaj jest próba prędkości, więc tu driftować nie muszę. Punkty i tak powinienem zebrać. O, i tu jest już meta, dobra. Punktów mamy wystarczająco? Nie, brązowe trofeum, jeszcze raz. Dobra, mamy krótkie biegi, także myślę, że powinienem się wyrobić ze wszystkim. Wiecie, kąty i te sprawy, żeby złoto jakieś mieć. No to nie jest takie proste. Jakbym miał tutaj zamontowane zawieszenie do driftu, to życie staje się prostsze, ale niestety teraz człowiek się namęczyć musi. Pokopać, na sprzęgle pojechać, a i tak nas obróci. No uwaga. Teraz jest o wiele więcej. Troszkę się wywaliliśmy, ale 300 punktów. Dobra, pierwsze wyzwanie kończymy na srebrze. Lecimy teraz drugie wyzwanie, pojedynczy przez strefa driftu, obszar driftu, no czyli standardowo widzę, standardowo lecimy tutaj. Mimo, że jest próba prędkości, to i tak trzeba latać bokiem, żeby mieć jak najwięcej punktów. Szczególnie, że... no ta. Dobra, kiss the wall czy nie kiss the wall? Trzeba ostrożnie, żeby nie wyjechać przypadkiem na trawę. Ej, to jest chyba... a nie, to nie jest ta sama, bo tutaj zawija sama my. Dobra, uwaga, 3800! 8000, a w życiu nie! To ja tym samochodem tyle nie zrobię, nie ma szans. Dobra, jazda. Wiem, dobrą bazę mamy do driftu, to jest oczywiste, nie? Ale... my w niej będziemy robili 1000 koni jak nic. O, 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 dobra. Nie wywal się. Punktów mi nie strać. Dawaj punktów jak najwięcej. Dobra, 4300, uwaga! Ajajaj, prawie.
Dobra, trójeczka, cyk. Dawaj, nie wywal się, jest, jest. I strefa driftu zaliczona. O, to już jest meta. Aj, do mety szeroko, szeroko. O, proszę. Srebrne trofeum. Ej, tu mamy szansę zrobić złoto. No i dobra, moi drodzy. Słuchajcie, bazę do driftu już mamy. Gra nam umożliwiła, słuchajcie, driftowanie tym oto potworkiem, którego jeszcze zrobimy. Już w następnym odcinku będzie przygotowane do niego malowanie i ja już się o to postaram. Poza filmami pobawię się troszkę tutaj w edytorze naklejek, pododaję te czarne paski, napis japoński będzie oczywiście musi być. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej filmów z Drift 21, no bo mówię, w następnym filmie mam zamiar zrobić z tego projekt na 1000 koni mechanicznych. I wtedy sobie przetestujemy, jak się tym jeździ. Na dzisiaj się z wami żegnam i trzymajcie się, do następnego razu, cześć!